Siska, witajcie w takiej nowej serii typu Poznaj moją historię. Tak, i tam historię, trochę jakby mój życiorys, które czasami może i poruszałem na filmikach, może nie, ale po prostu tutaj będę się skupiał tylko na przykład na jakiejś jednej kwestii życiorysu. Nie wiem, czy tam kogo to interesuje. Może ci, co oglądają, to tak w tle. Czasami jak ktoś się pyta o moją przeszłość itp. itd., więc tutaj no mogę poopowiadać trochę w skróconym takim sensie, może w skróconym filmiku omawiać pewne kwestie, tak? To kogo to tam interesuje, to tam prawdopodobnie nie będzie to za bardzo popularna seria, ale mówię, no takie w stylu Poznajcie moją historię, tak? Normalnie bym to robił w... Tak jak ktoś opowiada, na przykład fajnie by było zrobić całą grafikę, tak? Jakieś zdjęcia, takie mini filmiki, mini klipy. Tylko, że ludzie, no jak kurczę, nikt bym wtedy nie doszedł do tego. Jak człowiek pracuje, ma życie, to by tyle to czasu zajęło takie skręcenie takiego filmiku, że ten filmik by się pojawił dopiero, no nie wiem, za 6 miesięcy powiedzmy, nie? Bo to naprawdę chciałbym zrobić to bardziej profesjonalnie niż tylko podczas jazdy, no ale niestety bardziej chodzi tutaj kwestia czasu, tak? Kamerę na siebie dać też tak nie za bardzo, no bo nie wiem, już na paru aktualizacjach nie widzicie, więc to takie trochę przemija z celem opowiadać historię i na mnie kamerę dać. A i w typ podcastu, że po prostu nie ma nic, tylko jakiś obrazek, no to też tak mówię, kogo to będzie interesowało. Tak to przynajmniej po prostu zwykły filmik podczas jazdy, poruszając pewną kwestię, tak. Akurat no nie mam tutaj jakichś ciekawych terenów w tej trasie. Tutaj przejazd przez Toronto, będzie trochę trafiku, ale no chociaż to może w jakimś sensie podczas jazdy będzie troszeczkę ciekawsze niż na przykład typowy podcast, tak? Woreczek się zrobił. Przejeżdżam, właśnie mówię, przez Toronto, czyli zmorę każdego kierowcy, który musi tędy przejeżdżać. O której godzinie tu nie jesteś, tu prawie zawsze są korki. Ale dobra, przejdźmy do sedna sprawy. Będzie przedstawię po prostu, jak wyglądało moje życie w Polsce, zanim wyjechaliśmy do Kanady, tak? Bardzo często ci tam, co mnie oglądają, zauważają może, że często mówię Gdynia, często mówię Podlasie, Lubelszczyzna, że to są moje tereny. Więc tak, ja się urodziłem w Gdyni. Gdynia Redłowo. Szpital, nie wiem jak to szpital się nazywa, ale jest w Gdyni Redłowie. Więc tak, jestem mieszkańcem. No byłem, mieszkałem w Gdyni, tak? Na początku, jak się urodziłem, mieszkałem bodajże na ulicy Druskiennickiej. Druskiennicka, ci co tam są z Gdyni, czy z tych okolic. To chyba, nie jestem teraz pewny, ale to bodajże jest Gdynia Orłowo, jeżeli się nie mylę. No to tam takie moje pierwsze lata życia, tak? Druskiennicka była. Potem się przeprowadziliśmy na ulicę Łowicką, Gdynia Maurykacka.
praktycznie przy, prawie przy samym skrzyżowaniu ulicy Piotrkowskiej i Łowickiej. Drugi dom, no, mam jeszcze do tej pory brat mojego taty mieszka. Ten dom dalej stoi. Ten z Druskiennickiej bodajże tam, nie wiem, czy to było wyburzone, czy przerobione, ale to już kompletnie, ja tam nie pamiętam, za mały byłem, ale po prostu, no nie ma tych, jeżeli ten budynek jest, to jest w kompletnie innym stanie, nie? Dom na Łowickiej też jest w innym stanie, jest kompletnie odnowiony, ale dalej, no, no słuchajcie, no, ale ten dom, jak ten dom, to nie był zburzony, po prostu był wyremontowany, zmieniony, przerobiony, tak? Ale, ale baza domu jest taka sama, tak? Więc tak, więc... Więc to było moje dzieciństwo. Gdynia, Gdynia, Gdynia. Chodziłem do szkoły numer 13. No przedszkola paradoksalnie, nie wiem dlaczego, jest w przedszkole, znaczy było w Małym Kacku, ale głupek, no człowiek, to ten, to jest, kurde... Było w przedszkole takie przy pętli autobusowej w Małym Kacku, pętla autobusowa, gdzie tam, nie wiem jak dzisiaj te autobusy, ale kiedyś to autobus 105-152 i tam było kiedyś przedszkole, bo ja nie wiem dlaczego tam do tego przedszkola nie chodziłem, bo to było przedszkole najbliższe, do którego powinienem chodzić, tak? Kilkaset metrów od domu. A do przedszkola dojeżdżałem prawie ulica, to była, nie, już nie pamiętam, która to była, gdzieś w tym bardziej około, koło centrum, tak, ulica Warszawska, Śląska, coś takiego, tak, takie przedszkole było przy takich budynkach, przy budynkach mieszkalnych. Tam taka stara zajezdnia bodajże była autobusowa, więc tam chodziłem do przedszkola, dobra, rok czy dwa bodajże lata, pamiętam, paradoksalnie ludziska, mam 175 cm wzrostu, więc nie jestem jakiś za wysoki, średni wzrost, tak, i jakby tak się mówiło, jak chodziłem do przedszkola, ludzie, byłem największy w grupie, paradoksalnie, to ja nie wiem co się stało, że przestałem rosnąć. Może dlatego, że zacząłem na siłownię chodzić w wieku 16 lat. Nie wiem, czy to ma coś do tego, czy nie. Ale pamiętam, jak babcia czasami mnie odbierała z przedszkola. Na przykład na weekend, na sobotę, niedzielę zawsze jeździłem do babci na Gdyni Cisowy. Gdynia Cisowa. A tutaj mamy następne zwolnienie. Gdynia Cisowa. Ulica Czerwonych Kosynierów 224, stara nazwa, później to była ulica Morska bodajże, znaczy jest do tej pory chyba tak. W tym bloku dalej mieszka, no już mówię, świętej pamięci babci nie ma, świętej pamięci dziadka, świętej pamięci siostry mojej mamy, tak wszyscy tak troszeczkę szybko poumierali, smutne to niestety, ale do tej pory tam to mieszkanie jest, mieszka tam mąż świętej pamięci mojej mamy siostry, no i syn, kuzyn mój, więc tak, więc czasami jak babcia przyjeżdżała do mnie do przedszkola, to mówi, że z daleka zawsze było widać, takie małe dzieci idą i jeden taki duży dryblas, czyli to byłem ja, nie wiem co się stało, że w przedszkolu byłem największym z wszystkich. Przerastałem dzieci o kompletnie całą głowę. Gdzieś się zatrzymałem, bo mówię, doszłem tylko do 175 cm, więc mówię, to nie jest za wysoki wzrost, tak? Więc nie wiem, czy to ma coś z tą siłownią wspólnego, czy nie. No mniejsza z tym. Więc taka anegdotka, jeśli chodzi o przedszkole. Pamiętam to przedszkole. Byłem, to były chyba, nie wiem jak oni to nazwali wtedy. Takie
młodsi i potem starszaki były. No to ja raz byłem w tych, no w tych młodszych byłem, potem w tych starszakach. Pamiętam do dziś, miałem w przedszkolu, bodajże w tym pierwszych, w tych młodszych, chyba tam takie obrazki były, tak, że tam miałeś swoją szafkę, każdy dzieciak miał. Ale nie pamiętam teraz, kurczę, no ale jakiś czas, to nie jest ważne dla historii, ale pamiętam, że tam każdy, nie było numerów szafek, tylko były obrazki. Nie pamiętam w tych młodszych, jaką miało obrazek, ale pana w starszakach miałem koła olimpijskie. No ludzie, pamiętam do dziś, moi tacy najlepsi kumple to był Wojtek i Maciek, dwóch braci, którzy mieszkali, jeżeli, no wątpię, że oni to oglądają, ale mieszkali wtedy w Gdyni Chyloni, właśnie też na ulicy Czerwonych Kostnierów bodajże. Wojtek i Maciek. Maciek miał okulary. Oni też zawsze dojeżdżali do swojego domu. Bo jak czasami właśnie mnie babcia zabierała, a ja kilka przystanków dalej z babcią wysiadaliśmy do Wiecisława. Ach, to wspominam miło te czasy, bo wtedy pamiętam prawie każdy weekend, każdy piątek, no piątek po południu, sobota, niedziela, zawsze byłem u babci w domu. Zawsze. No i wieczorem tam, czy tam kiedy, w niedzielę wracałem do domu, do małego kacka. Jeżeli chodzi o szkołę, chodziłem do szkoły numer 13, która jest do dzisiaj, imienia Lucjana Cylkowskiego. Tak, dobrze mówię? Cylkowski, kurczę, wybaczcie, bo nie wiem, czy ja dobrze mówię nazwisko. Głupio nie zabrzmiało. Lucjan Cylkowski, oj kurczę, żeby to nie było, że ja się przejęzyczam. Więc wybaczcie. Gdzieś jeszcze tarczę. Gdzieś tą tarczę jeszcze mam. Pamiętacie, jak to się kiedyś, nie wiem, czy teraz, te tarcze się nosiło, tak? Fartuszek był i tarcze się tak naszywało. Gdzieś jeszcze taką jedną tarczę mam. Ale gdzie to jest, to już tego nie wiem. Nie wiem, czy to w Kanadzie, czy to zostało w Polsce. Chyba w Kanadzie tego nie mam, bo nie przypominam sobie. Znaczy, więc gdzieś ta tarcza była, no to już teraz przepadła, tak? Tak, tam chodziłem, pamiętam, klasa pierwsza A, druga A, potem nie wiem dlaczego przynieśli mnie do trzeciej C, przynieśli nas dwie osoby. Czwarta C. No i potem znowu zlikwidowali klasę C i piąta, mój ostatni rok, piąta A. Piąta A. To już był mój ostatni rok właśnie w tej szkole, tak? Pamiętam pierwsze momenty pierwszej klasy, dużo dzieci się znało. No pochodzili do tego przedszkola najbliższego, tak? W małym kacku. A ja właściwie to tak nowy dojechałem. Nie znałem nikogo, więc to tak było troszeczkę trudno. Pamiętam. No takie pierwsze momenty były trudne, bo te dzieci się znały. A tak, wiecie, no jak jesteście dzieckiem, mama was przynosi do szkoły, idzie z tobą do szkoły i odchodzi, więc tak nie pamiętam aż tak dokładnie tych pierwszych dni, ale pamiętam właśnie, że tak było żal, że dużo dzieci się znało, ja nikogo nie znałem, tak od nowa poznawałem te dzieciaki, tak, więc pierwsza, pamiętam, no nie wiem, czy to sens jest jakieś imiona mówić ludzi, czy coś, ale pamiętam do tej pory praktycznie ludzie, to jest taki paradoks. Naprawdę pamiętam do tej pory imiona i nazwiska ludzi, znaczy ludzi, no teraz to już w moim wieku wszystkich. Pamiętam moje, w cudzysłowie, miłości. Nie wiem, czy to jest sens mówienia, ale pamiętam każdy się, no dobra, może nie będę mówił nazwisk, o tak powiem. Pamiętam, dużo klasy się kochało w Oldze, takiej Olga. Co tam jeszcze mogę dopowiedzieć? Pierwsza klasa. No, słuchajcie, no to takie moje
pamiętam, no to moje pierwsze szkolne takie wspomnienia. Pamiętam, ludzie, byłem też dobrym uczniem, tak? Miałem piątki i czwórki, nie byłem jakimś tam wzorowym, ale miałem piątki i czwórki, zawsze matematyka moją silną stroną była. WF, no to wiadomo, chyba każdy chłopak w tamtych czasach grało się w piłkę. Pamiętam, piłkę się grało i paradoks. No tak, takie były, nie wiem, teraz też na pewno, czy to się nic nie zmienia, tak? Normalnie boisko szkolne było z asfaltu, no nie? Normalnie, dwie bramki, bez siatek, raz tam siatka była, pamiętam na początku, potem te siatki jak przepadły, to przepadły, więc takie zwykłe to bramki były, ale były te bramki i normalnie na asfalcie się grało, tak? Więc tak, więc pamiętam, w piłkę nożną dość dobry byłem, jeden z lepszych. Falon się lewa, jeden z lepszych byłem. Grałem też, pamiętam, wieczorami było ping-pong, takie kółko ping-pongowe. Też powiem, ludzie, nieskromnie, że byłem bardzo dobry w ping-ponga, tak? W których to klasach byłem? Już nie pamiętam, ludzie, czy to była trzecia, czwarta, czy druga może. Ale tam chodziłem na te zajęcia ping-pongowe, tak? Więc dość dobry, zawsze były jakieś tam... Były jakieś zawody szkolne czy coś, tak? To ja na przykład pamiętam, że no byłem dobry, no z tymi starszymi grałem, jak równi z równymi, nie? I tam na przykład na całą szkołę, na przykład tych 10 najlepszych, co było, to ja na przykład 6 miejsce zająłem w szkole. No to takim secie, a to na przykład byłem chyba wtedy w 5 klasie bodajże, a było 8 klas, więc no dobry byłem, tak? Byłem na mistrzostwach Gdyni, pamiętam, w ping-pongu. Nasza szkoła miała taką delegację, chyba bodajże 4 czy 5 najlepszych. To byłem w tej delegacji i pamiętam, ludzie, jak ja się tak... Trenowałem się non-stop z moim kolegą, takim Mariuszem, który był rok starszy ode mnie. U niego z tyłu on sobie zrobił stół ping-pongowy i gostek naprawdę był, no ten to był maszyna, tak? Jak zaczynał, że nie miał pojęcia jak grać, to tak przerósł wszystkich. Po prostu no miał talent do tego, nie? Że po prostu ja, no, jak wcześniej był pośmiewiskiem, chodzi mi, że chłopcem do bicia, taki ping-pongu, to potem tak się zrobił, że nikt nie mógł z nim wygrać, no bo jeden z lepszych, tak? Jak się z nim trenowałem cały czas, non-stop, pamiętam pierwsze imię, które wyczytali na mistrzostwach Gdyni, to jest Mariusz i Alan Brace. Ja mówię, ja mówię, nie. I to był mój kumpel, z którym ja się cały czas ćwiczę, który był lepszy ode mnie, ja mówię, na mistrzostwach Gdyni pojechałem, żeby zagrać z Mariuszem. I to były pierwsze imiona. No nie wiem, jakim fuksem to się stało, no ale dobra. No nie powiem, ludzie, pierwszy set wygrałem, ale to było takie w stylu wygranie 21-18, czy coś w tym stylu. I po prostu Mariusz był lepszy, ja wiedziałem, że no dobra, pierwszy set wygrany, ale to po prostu to jest fuksem wygrałem jakimś, tak? No i wiadomo, drugi set przegrany, już teraz nie pamiętam, czy sromotnie przegrałem, czy tak w miarę po walce, ale, no, ale to na pewno musiało być coś w stylu 21-15, 21-14, więc tak. Bardziej, no taka przegrana raczej. No przecież, no on był lepszy, no co tu się mówić, tak? Co tu mówić, tak? No i trzeci set tak samo przegrałem. Ale bodajże trzeci set powalczyłem, że nawet tak się łudziłem chwilami, że coś mogę zdziałać, ale to szybko poszło, bo tak jak Mariusz wybuchł i wystrzelił w górę, to przegrałem. I się na tym skończyło, tak? A wtedy się grało do 2 setów, tak? Odpadłem na mistrzostwach Gdyni. Mariusz bodajże, nie wiem tam ile rund było, Mariusz dobrze szedł, wygrał drugą rundę, wygrał trzecią, jeżeli dobrze pamiętam, czwartą też i dopiero w piątej odpadł, w miarę tak dość wysoko zaszedł, nie? No i tam reszta z tej naszej szkoły, nie wiem, ilu nas było, 4 czy 5, też tam odpadli szybciej.
Fabiusz, to tam oczywiście najdalej zaszedł z nas wszystkich, nie? Więc taki to. Więc taki paradoks, jeśli chodzi o mistrzostwa Gdyni, o ping-pong. Grałem też w czwartej czy piątej klasie. Kiedyś to takie były mistrzostwa, złota piłka.